Nagranie z ataku na parlament w Kanadzie. Oto Michael Zehaf Bibeau, który w środę zaatakował budynek parlamentu w Kanadzie. Najnowszy zapis z kamer monitoringu pokazuje, co działo się po tym, jak zastrzelił on żołnierza pod pomnikiem. Najpierw widzimy go podjeżdżającego w okolice parlamentu i z bronią w ręku biegnącego pośród wystraszonych ludzi. Po chwili podbiega do samochodu jednego z ministrów, w którym siedział kierowca, i kierując w jego stronę broń, żąda, by ten wysiadł. Tak się dzieje i mężczyzna kradnie samochód, po czym jedzie w kierunku środkowej części budynku. Już wtedy rozpoczął się pościg za podejrzanym. Tu widzimy Zehafa wysiadającego z samochodu i wbiegającego do środka budynku. Zehaf wystrzelił w środku kilkukrotnie, raniąc strażnika, po czym został zastrzelony przez Kevina Vickersa. Zehaf przyjechał do stolicy kraju 2 października, by wyjaśnić, dlaczego jego paszport został unieważniony. Wierzy się, że planował on wyjechać do Syrii.